Czas na Igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla Ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobusza wojska Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, a moim gościem jest polski pływak. Pochwalę się kolega z klubu, specjalizujący się w stylu grzbietowym, olimpijczyk, multimedalista Mistrz Świata i Mistrz Europy, Radek Kawęcki. Witam bardzo serdecznie. Co u Ciebie? Opowiadaj. Ale z której strony, z prywatnej czy sportowej? Zacznijmy od sportowej. Do prywatnej przejdziemy, no bo też chyba wiele się dzieje w Twoim życiu. Jak masz dwójkę? dwójkę Trójkę synów. już. Trójkę. Trójkę. Ojejku. Karta dużej rodziny jest. No to, to rzeczywiście, ale zacznijmy od sportu. No, rok olimpijski, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, zbliżają się wielkimi krokami. Czy ty się tam widzisz i jak to, jak to wygląda? Czy się widzę, to jest dobre pytanie. Staram się zrobić minimum na igrzyska, wracam do formy. Miałem taki lekki przestój, mm -hmm. y więc wracam do formy i myślę, że okaże się w tych najbliższych trzech miesiącach, czy, czy, czy zrobię minimum, czy nie zrobię, czy będę szczęśliwy z sportowego punktu widzenia, czy nie. Dobrze, że dodałeś ze sportowego punktu widzenia. No, bo na pewno moja partnerka słucha to, i więc <grym> myślę, że może być problem później. <grym> no dobrze, a dlaczego, co, co było, co, czym był spowodowany ten przestój? E może nie będziemy tam ingerować w to i rozgrzybywać to wszystko. Po prostu e, nie pasował mi trening, więc mm -hmm. wróciłem do e, trenera Pawła Słomińskiego i od prawie roku w, w, trenuję, wracam do formy. Może nie, nie pływam na, takich samych pozioma, na takim samym poziomie treningowym, jak ja pływałem wcześniej. No ale tak jak mówiłem, że mam trójkę dzieci, o więcej obowiązków, bo też mam e, robię obozy i szkółki pływackie mamy, więc to też jest bardzo dużo obowiązków, więc myślę, że na to co robię dookoła pomiędzy treningami, więc jest i ku dobremu wszystko. Czyli wróciłeś do takich starych metod treningowych, można powiedzieć, czyli jak wyglądają teraz te przygotowania względem, no jest szansa, że będziemy mogli cię nazywać czterokrotnym olimpijczykiem. Brzmi dumnie, teraz jest. jesteś trzykrotnym jest szansa? Zobaczymy. Też brzmi dumnie. Też. E, więc y, jak wyglądał, jak wygląda teraz ten twój trening w stosunku do tego, co się działo wcześniej? No bo jednak igrzyska są co 4 lata. E, igrzyska w Londynie były w 2012. Teraz mamy rok 2024. Wróciłeś do swojego poprzedniego trenera. E, na czym bazujecie? Na starych metodach, czy... E, można powiedzieć, że jest pół na pół. Mm -hmm. Pół stare metody, pół tych no, nowych metod, ale e, no nie pływam tak, jak pływałem wcześniej po

miała mniej lat niż teraz. Mam 33 lata w tym roku, więc Ale też inaczej. Ale u nas był Paweł Korzeniowski, który ma, jest przed 40 i mówił, Ale że... Ale on pływa inny dystans niż ja. On pływa delfinem 50-100, a ja pływam 200 grzbietem, więc kto, kto w moim wieku pływa 200 grzbietem? nie bardziej... rzuci teraz kamieniem, no. Ale bardziej wytrzymałościowy dystans, można tak powiedzieć? Choć to no nie, nie, nie. Myślę, no bardziej boli, o powiem tak. Okay. Bardziej boli. Ostatnie 15-20 metrów jak... Że dłużej, dłużej, dłużej kochasz ten ból w wodzie po prostu. Jeśli można tak powiedzieć, że kocham ból? To no, tak, jeżeli, no jeżeli od Londynu w 2012 roku, a teraz jest, będzie Paryż 2024, to według mnie musimy powiedzieć, że kochasz ten ból w wodzie. No tak, powiem szczerze, że Ostatnio liczyliśmy ile razy dwu, 200 grzbietem przepłynąłem, czy na krótkim, czy na długim basenie, to już jest prawie 500 razy. Wow, robi wrażenie, tak no, naprawdę. Więc o, od od y, 2005 roku. 2006? Mhm. A powiedz, bo jak rozmawiamy o tych igrzyskach w Paryżu, no to mam wrażenie, że tak podchodzisz do tego y, zdroworozsądkowo i na zasadzie, że uda się to pojadę i będę walczył, nie uda się, mam wiele do roboty. Czy jednak to jest jakiś taki najważniejszy teraz cel? Czy tak trochę, no nie chcę mówić, że przy okazji, ale wiesz, że na zasadzie, że no już tyle zrobiłeś, że nie będziesz rozpaczał. Jak, jak do Może tego nie będę rozpaczał, ale jeżeli nie zrobię, no to świat się nie kończy na tym. Mhm. Świat się nie kończy, ja też nie, jeszcze powie, nie, 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 nie będę wieszał y, kąpielówek na, na wieszaku, czy okularek. Ale na pewno y, będę wyciągał wnioski, czy mi się uda, czy nie, bo jeżeli mi się uda, też będę wyciągał wnioski, co, trze co trzeba zrobić, żeby szybciej popłynąć. A widzisz, no. i moim celem jest y, zbliżyć się lub pobić tą swoją życiówkę od 10 lat, więc y, myślę, że dwa razy się zbliżyłem do tej życiówki na 200 grzbietem, więc mm, tu, jest, tu jest dla mnie cel. Czyli bardziej patrzysz na ten wynik, żeby trochę sobie udowodnić, zbliżyć się do tej życiówki, a ona przy okazji da tą resztę. Da resztę, da resztę, da resztę. Więc myślę, że jeżeli bym zrobił życiówkę, to chyba nie wiem, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy na pieszą. No. A powiedz, no bo Igrzyska w... I obiecuję, na pewno zrobię to, jeżeli zrobię życiówkę, to idę na, pielgrzym na pielgrzymkę. No, to powiem ci, że konkretna y, obietnica. Y, czwarte Igrzyska. Ty, ty, tutaj wywołałam trochę Pawła Korzeniewskiego, który będzie walczył o szóste Igrzyska. Ty mówisz, że masz 33 lata, on jest przed 40. Y, mówisz, że nie odwieszasz y, kąpielówek i nie odwiesisz. Y, dajesz sobie jakiś deadline? Dałem sobie do 2024 do końca roku, ale jak zobaczyłem mistrzostwa świata w Singapurze w 2025, więc powiedziałem Kasi, że kochanie, niestety chyba będę trenował do 2025 roku. Ale co, chciałbyś zobaczyć Singapur, czy jak to wygląda? Chciałbym pojechać tam i może nie pozwiedzać, ale mhm. chciałbym porywalizować i mieć jeden dzień taki zobaczyć tą kulturę całą. Czyli jednak interesuje Cię bardziej hala w Singapurze, w sensie pływalnia, przepraszam. Nie, Pływalnie nie... i rywalizacja, kto pojedzie, bo okay. dużo osób kończy karierę. Ja jeszcze nie skończyłem. Mhm. Jest Jacob Pebli, Amerykanin, który ścigał się ze mną. On jest w 95 albo 96 rocznik. Już skończył, już jest trenerem. Więc. Reszta kończy, a ja dalej pływam, więc yy, można powiedzieć, że jestem jak wino. Czyli czas działa na twoją korzyść? E? Czy nie do końca? Może nie, nie, może nie na moją korzyść, ale, ale ja lubię ten sport, lubię ten mm -hmm. sport, lubię rywalizację i nawet yy, jak jeżdżę samochodem też rywalizuję. I to mnie strasznie jak denerwuje. To? No, no, siłą rzeczy rywalizujesz czasem, no, jeżeli mi. <noise> Pokazuje GPS, dajmy na to godzinę 30, to chcę zrobić godzinę 25. Czyli no. ty jesteś uwikłany trochę w tej rywalizacji w swoim życiu? No tak, tak, tak. Uwielbiam rywalizować i, i, i czasem mi nie wychodzi, ale. Ale nie poddaje się. I ja miałam powiem ci taką sytuację, że jak chodziłam na yy, wesele do kogoś, yy, to oczepiny, te gry niby dla zabawy, a ja po prostu za wszelką cenę bie walka. biegłam walka. po to, nie wiem, 10 zł, czy po znalezienie widelca, i tak dalej, aby znaleźć widelec i tak dalej. I raz pamiętam kuzyn koleżanki powiedział, Aga, yy, Paula, ty masz jakąś normalną koleżankę. Ona się wyrwała jakby nie wiadomo co, a on, ona mówi, no Aga jest po prostu. Sportowcem. Dokładnie. Sportowiec musi rywalizować, bo jak nie rywalizuje, czy to w, nawet w biznesowym życiu, mhm. czy, czy, czy w prywatnym życiu, czy właśnie sportowym, no to nic nie osiągnie, bo musi być ta rywalizacja i ta adrenalina. Nie... U moim zdaniem, bo ja, ja potrzebuję mieć adrenaliny, no ja nie umiem wysiedzieć w domu. A nie przytłacza cię czasem ta rywalizacja? Nie, nie, nie. Nie, nie? czyli nie. po prostu to jest taki twój napęd, bym powiedziała. Tak. Tak. Dobrze powiedziane napęd. No dobrze, a jeżeli chodzi o ten czas, no to kiedyś pamiętam rozmawialiśmy, że w pływaniu osiąga się wyniki do pewnego wieku i była taka tendencja, mam wrażenie. Już nie ma takiej. No właśnie, chciałabym, żebyś o tym opowiedział. Kiedy się to zmieniło? No bo teraz był Masiu, kto też mówił, że widzi to, że starci zawodnicy pływają i nie ma czegoś takiego właśnie, że mija jakaś tam granica wieku i kończysz. Wy też jesteście przykładem tego, choć no, masz 33 lata, no to bez przesady. To już 24 ja, lata. No. Jak, my, jak, jak myślisz, z czego wynika ta zmiana i kiedy tak naprawdę to się zmieniło? Hmm, chyba po pandemii się zmieniło, to. Mhm że ludzie zaczęli myśleć pozytywnie, zaczęli wychodzić na zewnątrz, uprawiać jakiś sport. Jest Nicolas Santos, który pobił rekord świata w wieku chyba tam 37 lat na 50 delfinem. Super. No więc myślę, że nie ma ogranicznika wiekowego, tylko jest chęci, ogranicznik chęci i chyba zdrowotny. Okay. Jak masz chęć, jesteś zdrowy? To czemu masz tego nie robić? To prawda. A co jest teraz taką twoją piętą, Achillesową podczas treningu, a w czym jesteś mocniejszy niż kiedyś właśnie? A w czymś na przykład coś, nad czymś musisz bardziej popracować? No, co było dla mnie zaskakujące. Paweł, mając 40 lat, powiedział mi, że jest najsilniejszy w swoim życiu, według niego teraz. A kiedyś by się powiedziało, że ta siła z wiekiem jednak spada, prawda? W tym wysiłku specjalistycznym i takim olimpijskim, ale musi popracować nad regeneracją, załóżmy. A jak u ciebie to o. wygląda? Domyślam się, że może być z regeneracją podobnie. U mnie jest z regeneracją podobnie. Tak jak mówiłem wcześniej, że mam trójkę dzieci, ale to nie jest problem, więc. Najgorszy jest problem, że oni się budzą w noc mm -hmm. i to cię wybija z rytmu, z tego snu. I, i, ale i mają jest... drzemki w ciągu dnia. Ale mają drzemki w ciągu dnia, ale ja też mam drzemkę w ciągu dnia, bo z Kajtusiem sobie kładziemy się razem i idziemy spać na godzinkę. Raczej ja idę na godzinkę, a on śpi dłużej. Ale, ale jest tak, że no właśnie to jest ta pięta achillesowa u mnie, że jest ta regeneracja słaba nie? i... i, i... A w czymś na przykład czujesz się mocniejszy niż kiedyś? Na czymś bardziej popracowałeś w jakimś aspekcie niż, nie wiem, niż wtedy, kiedy zaczynałeś tą swoją karierę? Kiedy były mm. te fantastyczne wyniki? Szczerze nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat, bo dopiero wracam do tej mm -hmm. formy i, i, i ciężko mi jest opowiedzieć to, czy jestem lepszy, dajmy na to, w osiemsetkach, dwusetkach, 400. Nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo jestem... Dalej powracam, chcę, okay. chcę wrócić do, tych, do tego do tego szybkiego pływania, jak pływałem właśnie, 3-2 lata temu. A czy na przykład coś dołożyłeś innego do swojego treningu? Pytam, ponieważ co prawda filmik na YouTube sprzed 3 lat, ale. Yy... Jedna pływaczka, pewnie wy to znacie. No dla mnie to było nowością. Pływa, pływała z kubkiem czekolady na głowie i dokończyła wypiła sobie. I czy wy macie jakieś takie tryczki, które nie wiem są my, i zabawowe, i poprawiam technikę załóżmy. My z dziećmi to robimy tak? na obozach. Czyli to jest standard. Tak, dla tak. mnie to nowość, a tak. dla. Dla okay. nas to jest standard i dla nas jest. Yy... Można powiedzieć, że ja to robiłem w jeszcze z. Za czasów, jak miałem naście lat. Okay. Z trenerem Jackiem Miciulem, który mnie mm -hmm. nauczył pływać do, dobrze grzbietem i pływanie na nogach pod wodą. Więc myślę, że. Ale wiesz, że takiego laika, jak ja to oglądam, to było to, to bardzo wow. ciekawe. To jest, wow. I to to jest, jest fajne. No. Wow, no bo patrzę, kurczę, kubek ma na głowie, płynie sobie, ani nie drgnął i jednak. A dzieciaki dają radę? E... Cięż... Grzbietem dają radę, ale pływanie nogami do delfina na plecach mm -hmm. z rękami wzdłuż tułowia jest bardzo ciężkie, no tak. i... bo nie możesz ruszać głową, a zazwyczaj dzieci ruszają głową, bo oni myślą, że wtedy by im się szybciej pływa. A ty to korzystasz jeszcze z takich metod z pierwszych, czy raczej już nie? Nie, 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 nie korzystam, ale właśnie sobie przypomniałem, że miałem właśnie od trenera Jacka Miciula, dostałem takiego misia różowego. O, i, ładny i, kolor. I... Prawdziwy facet różu się nie wstydzi. E, to też ważne. Na czole kładłem sobie tego misia i kiedyś go wyciągnąłem, chyba dwa lata temu i był taki już zagrzebiały, bo to było 10-12 lat temu. Mhm. I no niestety musiałem go wyrzucić, bo już nie dał się wyczyścić. Ale te wspomnienia wracają. Wracają te wspomnienia i jest bardzo fajnie, że, że, że te wspomnienia są i, i mi się właśnie wtedy przypomniało a z dziećmi trzeba zrobić to samo. Okay. No, i, i tak jak mówię, że na tych obozach, czy na tych szkółkach, czy warsztatach nawet, to fajnie, fajnie to zaszczepia dzieci, bo to jest coś, co ja robiłem, ale przekłada się właśnie na fajną, fajną zabawę z dziećmi. A jak w ogóle wspominę, jak powiem, nie wiem, słowo igrzyska, to co ci pierwsze przychodzi na myśl? Na pierwszych igrzyskach stres. Tak, mhm. czwarte miejsce. Ale był stres. Mhm. Bo byłem w cudzysłowie powiedziałem gówniarzem. Okej. Okay. Ale, ale się stresowałem. Najbardziej przeżywam Rio, bo zbyt pewny siebie byłem i, i, i byłem może nie w 100% wytrenowany, ale naprawdę byłem zbyt pewny siebie i no i nie wszedłem do półfinału. Tak. I to było przykre dla mnie. To mnie bardzo bolało. Czy Ale... może powodem było to, że no wszyscy, naz wszyscy nazywali cię nadzieją olimpijską, nie oszukujmy się. O -o. Czy to trochę, nie wiem, mogło spowodować jakieś takie przytłoczenie większy... No i Jak się z tym czułeś? Wiesz po jak prostu? to jest, jak media nakręcają się? Wiem, nie? do tego no, pytam. No, Ale więc... słuchacze może nie wiedzą. Dokładnie. E... Może tam parę razy słyszałem, że jestem nadzieją olimpijską. Tylko najgorsze jest to, jak. W zestawieniu byłeś jednym, ja czytałem. A, na tylko pewno. najgorsze jest to, jak ktoś ci wiesza już medal na, na szyję. Mm -hmm. A jeszcze nawet nie poleciałeś tam. I to jest najgorsze chyba. To jest takie właśnie wywieranie presji na kimś. Okay. Jeszcze nie zrobiłeś dobrze czegoś, a już, już czujesz taką, taki zacisk na wątrobie czy na żołądku. I mówi, że musisz to zrobić. Musisz. No nie, nie musisz. Możesz. No właśnie. Bo to jest Twoje życie. To nie jest kogoś innego. Ty decydujesz, czy e, będziesz odpoczywał dwa dni dłużej, czy dwa dni krócej. Moim zdaniem jest to, że mm, jeżeli ktoś wywiera na ciebie presję, że ty musisz, to teraz ja mam. Ja właśnie teraz z punktu mojego widzenia, ja nie muszę, ja, ja mogę, albo. Ja mogę chcieć to mm -hmm. zrobić dla siebie. Taki nie obrażając imienia Janusza, ale Janusz taki siedzi przed komputerem i powie: No, Kawęcki znowu źle popłynął. Mm -hmm. No ale on nie wie, czy ktoś mi zmarł, czy ktoś jest chory, czy nie wiem, nogę sobie połamałem, czy nie wiem, no plecy mam. Mam kontuzję pleców i czasem nie mogę chodzić. Więc... Ile, ile zrobiłeś, że. Mimo wszystko być, być i przegrać. Dokładnie, dokładnie. I, I nieważne, ile razy upadniesz, ale tyle razy, ile upadniesz, to tyle razy chcę wstać. Mm -hmm. Więc to jest dla mnie najważniejsze. I uwa uważasz, że takie pompowanie balonika było powodem tego 17 miejsca w Rio? Myślę, że tak. Myślę, że I w, na pewno z wielu czynników myślę, mm -hmm. że ten jeden czynnik był taki, że. No można nawet na rozkład tempa mój zobaczyć. Mhm. To nie byłem ja, to nie okay. byłem ja. To, 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 to był... Czyli fizycznie powinieneś tam naprawdę... Może nie szaleć, ale, ale... W, ale na pewno być w finale. No. OK I, i, i y, popłynąć swoje, a jak było widać, no... Inna osoba w basenie. Inna osoba, inna osoba. To nie był ten Radek, który zawsze był. I jak, powiedz mi, co czułeś po tym starcie? Jak, czy to było nie tak.? będę mówił, co powiedziałem. I jak rzucałem okularkami czepkiem, ale. No było Czy długo przykre. musiałeś to przetrawić, że tak no, powiem. Z pół roku. Okay, to... no, może nie pół roku. Przesadziłem Cztery miesiące, bo zacząłem mhm. współpr współpracę z psychologiem. Mhm. I przetrawiłem to sportowo. Później. E, Ciągnąłem tą te wizyty z psychologiem, żeby było wszystko dobrze. Chodzi o prywatne rzeczy mm -hmm. też, żeby sobie poukładać to wszystko tak, żeby był ład i skład. Ale, ale y, powracając do igrzysk, to, to, to przetrawiłem już to, można powiedzieć, że rzuciłem w nie pamięć, ale będę dalej wracał do tego, bo nie można zawsze mówić, że co jest fajne na igrzyskach. Naprawdę, wioski są super. Sama wiesz, sklepy też, kurde. No, niesamowite uczucie. Może czasem nie, nie są przyjemne łóżka, ale i tak są fajne. Ważne, żeby było gdzie spać. Więc y, te przyjemne rzeczy można mówić, oczywiście, tylko nie bójmy się mówić o tych przykrych rzeczach, mhm. nie? A czy po tych igrzyskach z Rio? No, nie po... no dla ciebie to była według mnie. No samo o tym mówisz, no duże niepowodzenie. No, jednak... nauka. No, tak, nauka, ale no, rozumiem, że na początku była taka gorycz porażki. Czy wracając z tych igrzysk yy, widziałeś coś pozytywnego, czy po prostu byłeś wkurzony i na początku Rio było dla ciebie po prostu jakimś nieszczęściem chodzącym i dopiero to przepracowałeś, czy jednak widziałeś, że jesteś poniekąd 17, no jesteś olimpijczykiem, nie można kupić biletu na igrzyska, trzeba go zdobyć. Czy jednak widziałeś wszystko w tych czarnych barwach na początku? Na początku widziałem wszystko w tych czarnych barwach, bo najgorsze jest to, że moi rodzice to widzieli na własne oczy. Okej, okay, czyli pojechali do Rio, żeby... Niestety tak. Okay. I, I to było przykre dla mnie, że może nie ich zawiodłem, tylko mhm. nie pokazałem na co mnie stać, a rodzice przyszli na eliminację i nie wiedzieli, jak podejść do mnie. Okay. To było... no, Mogłem za dużo słów powiedzieć im przykrych, ale tata mnie przytulił, mama mnie przytuliła i powiedziała synku, spokojnie, ty dopiero zaczynasz. <noise> Mówię, jak zaczynam? Ale to było fajne, miłe. No. E, wiedzieli, co powiedzieć, wiedzieli, jak podejść do mnie, więc myślę, że e, Trzeba doceniać rodziców. Nieważne jakich mm -hmm. mamy, ale trzeba doceniać rodziców. Czyli. A się, nie wiem, bałeś z nimi na początku porozmawiać, że czułeś coś takiego? Wstydziłem takim... się. Okej. Okay. Wstydziłem się. Że przyjechali taką drogę i jednak no, nie oglądali. No bo domyślam się, że będąc czwartym na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, no to liczyłeś, że ta droga czteroletnia do Rio będzie zakończona pewnie tą wisienką na torcie w postaci medalu. A tu jednak taka konkretna nauka. No, e, można powiedzieć, że klaps w tyłek taki był. Okay. Taki może. Kopnia, klaps, no, albo nawet pas. Mhm. Więc myślę, że e, to nauczyło mnie, takie właśnie już pokory. Nauczyłem się przyjmować to, że nie zawsze jest fajnie. Nie zawsze jest sympatycznie i nie zawsze będę szybko pływał. A z perspektywy czasu, co było fajnego w Rio? Jezusa mamy większego. W nie <grywa> Fajna ekipa była. Okay. Fajna ekipa była. Może jakieś tam le lekkie zgrzyty z PKO-lem były, ale, ale fajna ekipa była, Fajny, fajna atmosfera. Ja się tam bałem w ogóle wychodzić poza, poza granicami wioski. Tam były te, te, te walki, nie walki, i... więc ja się bałem, tylko pojechałem raz do rodziców. Zostałem tam u, u nich na noc i wróciłem, więc no tak. Więc wszystkie wspomnienia z wioski olimpijskiej. Tak, tak, tak. Ale pamiętam McDonalda, którym. To chyba każdy no, pamięta. Ale kurde... W, kolejki. W Tokio I... nie było. To prawda. No. Ja z McDonalda pamiętam to, że nic na przykład nie byłam w stanie po starcie kupić, bo były tam wiecznie kolejki. Tak, tak. I to, tam były kolejki po 20 parę osób. No. Tak. I jak nie miałeś znajomości u kogoś z przodu, no to nie było opcji, więc odpuściłam Od tego w nocy można chodzić. A, no widzisz, no nie pomyślałem. Jak się kończył start, to można było chodzić o 12 w nocy. A ile ile dni po starcie wracaliście do. No to mieliśmy chyba Polski. 3 dni albo 2. I jakie spędziłeś? Z rodzicami? Czy no. oni wracali od razu, czy jednak. Oni wracali tak jak ja wracałem. Mhm. Więc jeden dzień miałem na odpoczynek, tak, żeby już się uspokoić. Potem na drugi dzień właśnie poszliśmy na kolację, pojedliśmy. Eee, pospędzałem z nimi czas, w, no i na drugi dzień wróciłem do domu. Nie? To były jedyne igrzyska, na których yy, byli Twoi rodzice? Tak, tak. Czyli już to, na, do Tokio nie chciałeś, żeby jechali, czy. A nie, hmm. była pandemia. Przepraszam, nie mogli kibice jechać. Dokładnie, więc yy, nie było tematu. Tutaj chciałem do Paryża, ale nie wiem, czy zrobię minimum, więc yy, ale... <laughs> nie wiem, czy mama, mama? mamie też chciałem kupić bilet, ale no tak jak mówię, że nie wiem, czy zrobię. A druga sprawa, no koszt będzie konkretny. Mhm. To prawda, niby no, blisko, ale. Niby blisko, ale tak jak znamy e, francuskie realia, mm -hmm, to, to, no, to jest trochę, trzeba się wykosztować. Takie połowy dobrego samochodu, więc myślę, że. <grym> no dobrze. E, pierwsza część za nami. Zapraszam po krótkiej przerwie do drugiej e, części audycji. E, jeszcze troszkę będzie o igrzyskach, bo chciałabym wrócić do tych pozytywnych wspomnień. Mimo że nauka też jest pozytywna z perspektywy czasu. Zapraszam po krótkiej przerwie. Agnieszka Kobus za wojska, czas na igrzyska, moim gościem nadal jest Radosław Kawęcki. No i wrócimy sobie do igrzysk w Londynie, bo tutaj trochę się zatrzymaliśmy na tym Rio de Janeiro, ale Londyn był tym początkiem chyba. No właśnie, czwarte miejsce najgorsze dla sportowca, czy jednak nie? Dla mnie było chyba najlepsze, mm -hmm. bo to było pierwsze igrzyska, przegrałem z rekordzistą świata, przegrałem z medalistą mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, więc myślę, że nie jest najgorszym czwartym miejscem. Ja zawsze mówię, że lepsze przecież niż piąte niż szóst no i szóste, więc no nie uważam, że czwarte jest najgorsze. Najgorsze jest Stypendium to... Stypendium masz wyższe. <noise> dokładnie, patrząc <noise> na to z perspektywy, tak, ale najgorsze jest to, że... Niby jesteś blisko, mm -hmm. ale i tak daleko. To więc więc y, czwarte miejsce, tak jak mówię, też uczy, nie? bo ja pamiętam swój y, okres czwartego miejsca, to może z 15 razy miałem. Okay. Miałem na mistrzostwach Polski czwarte miejsce, na mistrzostwach Europy, na mistrzostwach świata chyba też raz miałem czwarte. I no i wspominam to. Pozytywnie. Na początku byłem bardzo zły. Pamiętam w 2010 roku właśnie w Budapeszcie moje pierwsze Mistrzostwa Europy na długiej pływalni mieliśmy na odkrytym basenie w Budapeszcie i w, chyba w 37 setnych się zamknął zamknęły cztery miejsca. Wow. Ale czwarte miejsca też dają później medale mam wrażenie, bo rok później zostałeś wicemistrzem świata. Tak. Na długim y, basenie tak. olimpijskim. Właśnie, rekord polski jest z tego. No właśnie, to y, można powiedzieć, że jak. Znaczy, nie wiem, to jest pytanie. Y, moje pytanie do Ciebie: czy mogę tak powiedzieć, że do Londynu jechałeś jako taki trochę. Żółtodziób, że wszystko było nowością, tak jak wspomniałeś. Taki bobas. Tak. tak i bobas. W Rio już no, byłeś, no, muszę to powiedzieć, Trochę no, na, nadzieją, ale byłeś tam nadzieją. No, po wynikach ludzie mogli twierdzić, że zdobędziesz ten medal wiesz. Tak. tak, tak. Czy, czysto statystycznie. Mhm. Wiadomo, że igrzyska to igrzyska i bywa różnie. A czym było Tokio w takim wypadku? E, Tokio? O, właśnie to chyba tak jak mam teraz. Mhm. Będzie było, to... będzie. Ale było chyba zaskoczeniem pozytywnym. Nie, nie, nie. Tylko pluję sobie w brodę, że nie, nie odpocząłem cztery dni dłużej. Okej. Okay. Bo czułem taki niedosyt właśnie w odpoczynku. Szóste miejsce miałeś w Tokio. Tak i byłbym w stanie popłynąć szybciej, gdybym odpoczął dłużej. Wiesz czemu? Cię to pytam, bo... No, nie wiem, czy, czy dobrze, że to mówię, czy nie, ale już zaczęłam, tak więc skończę. No, kuluarowo dużo osób mówiło, że Rado, Radek pewnie się skończył, już nic A, z tego nie to, to, to będzie. co to ja słyszę co roku albo A, co to dwa. Przepraszam. <laughs> to spokoła, i nie. wiesz, ja jestem z innej dyscypliny i dochodziły takie słuchy nawet do mnie. No i mam wrażenie, że szóste miejsce na igrzyskach po 17 w Rio nie można mówić o o tym miejscu w perspektywie porażki, tylko uważam, że to jest dobre miejsce. No niektórzy by o, o takim miejscu marzyli na igrzyskach. Ja się cieszę, że byłem szósty. Więc chyba trochę utarłeś nosa niektórym, czy nie? Tak, ja, ja, ja lubię, ja lubię y, wracać do tego, bo śmie śmieszy mnie to, że właśnie y, y, mówią o mnie, że się skończyłem. Mhm. A skąd ty wiesz, co ja robię? Skoro dalej pływam. No, skoro dalej pływam. Byłem przez 13 lat, nie, 14 lat w kadrze narodowej. Mhm. Teraz przez rok nie jestem, bo mi tam nie wyszło, ale no jak można powiedzieć, że ktoś się skończył? No, ale no, dalej walczysz. Sobie, ale dalej mówisz. walczę i dalej się dalej pływam. W 2021 roku byłem mistrzem świata. To co, skończyłem się? Mhm. No, to jest śmiech na sali. No po prostu, no. Ja się śmieję z tego, bo... E, Dlaczego ludzie tak mówią? Bo zazdroszczą. Okej. Okay. No, zazdroszczą. No, no, jak oni mogą mówić, że e, ja się skończyłem, albo ktoś się skończył ogólnie, e, jakiś sportowiec, jak nie wiesz, jaki ma przeżycia? No, ja w 2018 roku pochowałem ojca. Mhm. I dwa tygodnie później pojechałem na Mistrzostwa Świata i byłem trzeci. A mógłbym tam wygrać. Okay. Mógłbym tam wygrać, gdybym, no, nie, nie po. No... W, no ciężko było mi się pozbierać po pierwsze. Po drugie, przez dwa tygodnie może przepłynąłem parę naście kilometrów, mm -hmm. tak, żeby mieć tylko kontakt z wodą. I jeżeli ktoś mi powie, że nie da rady nic, no to, to nie masz głowy do tego. Okay. Sport jest bardzo wyczynowym y, na głowę, raczej bardzo jest y, obcią obciążeniem na głowę. Jak sobie z tym nie poradzisz, no to, to wtedy możesz się skończyć, bo głowa nie daje rady. A czy to w takich sytuacjach ten trening nie jest też odskocznią, jak to było u ciebie? Nie, czy raczej nie, nie, miałeś nie. tak, że nie masz ochoty nie wejść do tej wody i pojechałeś, bo... No, nie chcę mówić, że musiałeś, no bo zawsze, ale no że powinieneś, nie wiem, czułeś jakąś taką... Powinienem... Eee, czułem, że muszę, bo tata Aha. by tak chciał. Okay. Czyli bardziej yy, zrobiłeś to po prostu dla niego. Tak, tak, tak. Zrobiłem to dla niego i... <laughs> I jak się czułeś po tym brązowym medalu? No płakałem, bo ja byłem e, z rekordzistą świata na krótkim basenie e, z Mitchem Larkinem na podium. Na trzecim miejscu. I on mówi, czemu ty płaczesz? Ja mówię, bo mi dwa tygodnie temu tata zmarł. Ojejku. A on mówi, a co ty tutaj robisz? Mhm. Ja mówię, bo to zrobiłem dla niego. Szacun. Ojejku. No, ale to powiem tak. Yy, nie oceniaj książki po okładce. Uh -huh. Jeżeli nie wiesz, co się dzieje w książce, no to nie oceniaj. No, mam wrażenie, że patrząc na tę historię, no to ten brązowy medal jest złotym. Tak, tak. Bo to w zależności tak. od sytuacji możemy oceniać, yy, co w ogóle jest czym. No bo tak naprawdę sam wyjazd już jest. Yy, sukcesem w takim momencie, no bo nie myśli się raczej o... Bardzo dużo osób, sorry, że ci wejdę słowo, nie, ale bardzo... Masz o... prawo. <laughs> bardzo dużo osób, dopiero zacząłem mówić to od półtora roku, że mi tata mhm. zmarł. Mhm. To minął już, w tym roku mija sześć lat, w listopadzie. Czemu? Bo ja się nie lubię e, bronić tak, że okay. coś mi nie wyszło przez coś. Po prostu mi nie wyszło, no dajmy na to, no. Okej, okay, czyli nie jesteś z tych osób, którzy mówią, pani realizatorka daje ci serduszko. Dziękuję. Nie jesteś z tych osób, z tych sportowców nawet, no bo są tacy sportowcy, którzy nie popłyną, popłyną, nie wyjdzie im i tak. A to nie wiem, woda była za zimna, za ciepła, nie wiem, u nas załóżmy tutaj zły tor, tu zawiało, nie zawiało, tylko raczej jesteś osobą, no mam taki wynik, biorę to na klatę tak. i dopiero teraz zaczęłaś opowiadać o tym i w tamtej sytuacji ludzie nie wiedzieli, co Cię spotkało i mogli przez to tak trochę. Oceniać to? Tak, tak. Bardzo. dużo... No, my, Polacy, oceniamy zbyt pochopnie mm -hmm. i myślę, że dla samego siebie, że nie mówiłem o tym, ale to było bardzo ciężkie dla mnie. Bo jakbyś powiedział myślę na głos, to każdy by zrozumiał. Tak. A może tak, nie tak. każdy, ale większość. Może nie każdy, ale większość by zrozumiała, ale ja się nie lubię właśnie tłumaczyć takimi mm -hmm. rzeczami. To nie jest wybielanie mnie, to tylko rozumiem. jeżeli coś zepsułem, to ja to biorę na klatę no, i, i się przyznaję do tego błędu. A nie będę mówił, tak jak nie wystartowałem półtora roku temu na Mistrzostwach Polski na 200 grzbietem, mhm. bo mi dysk wypadł, no, mi się rotują kręgi. Okay. I schodziłem z podium, bo mieliśmy medal na, na chyba tam na 4 razy 200 kraulem. Schodziłem z podium, wchodzę po schodach i mi coś strzeliło w kręgosłupie. Się położyłem i już nie wstałem przez godzinę. Ludzie nie znają tych kulis. Nie, nie. Raczej bardzo dużo osób nie zna tego, co co ja, co ja przeżyłem w swoim życiu, więc mhm. li, liczne osoby liczne osoby wiedzą, ale... Najgorsze jest to, że właśnie oceniamy lud ludzi, to co jak osiąga. I jak jest medal, no to klepanie po pleckach. Tak. Jest wielu ojców, ma medal, sukces, ale jak porażka jest, to jest. Jesteś sam. Jesteś sam. Musisz szukać wsparcia. Tak. Psycholog, nie wiem, rozmowa z trenerem, rozmowa z rodziną, z najbliższymi. Płakanie. No przecież, ile razy ja płakałem? Czy to w, e, w basenie, czy to e, w ramionach mojej narzeczonej teraz? No to przecież to, kurde, ja by, to ja mogę książkę napisać. Mam wrażenie, że ta książka byłaby inspirująca, <noise> więc y, ja nie, nie mówię, nie, nie chcę zachęcać, ale przeczytałabym, nie ukrywam, ale y, tutaj. Yy, wyrzuciłeś temat y, psychologa, no to ja mam takie pytanie, no bo pływanie to chyba trochę taki sport dla samotnych, nie wiem jakbyś to ujął, chodzi mi o to, że nie wiem, Michael Phelps, Adam Peaty, y, Paweł Korzeniowski ostatnio też wspominał o tym właśnie, że y, miał jakieś stany depresyjne, y, czy to jest, y, co jest powodem tego, jak uważasz? To jest Czy ty powodem, miałeś jakieś że... takie problemy? Na przykład, tylko ten y, stan wynikowy był powodem tego, że spo, y, zgłosiłeś się do psychologa? Nie, Czy przyzwyczajony nie. przyzwyczajony do tych wielkich ja już sukcesów? Czułem, czułem wcześniej już mhm. problem. Ja wszystko brałem. Tłamsiłem w sobie. Okay. I potem mały zapalnik, i wy, wybuchałem. I chciałem wyeliminować to wszystko, chciałem nauczyć się mówić o tym, mm -hmm. żeby nie trzymać tego w sobie, tylko mówić, wyrzucać to z siebie, czy się stresuje, to też wyrzucić to z siebie. Tak po prostu nie tłam się tego w sobie, bo, bo czułem się później beznadziejnie z tym. I jak wybuchałem, no to nie dość, że krzyki, nie wiem, uderzenie piąską w ścianę czy tam w stół. Bo żeby to wyrzucić tą energię całą, tą złą energię. To mam wrażenie, że jesteśmy bardzo podobni, bo też tak miałam, że więcej się też kłóciłam na przykład z bliskimi, bo się Dokładnie. tak denerwowałam, prawda? I, I to było powodem, ta taka trochę, można powiedzieć, zła energia. No, to jest, taki, to jest może nie przykre, ale to jest najgorsze, że my nie, nie umiemy mówić o swoich problemach. I to dlatego prawda. właśnie są te depresje. No Z, właśnie, to są. Za, za ikony, ikony za, sportu, moi, prawda? za moich czasów, jak byłem, miałem 18 lat, nie mówiło się o depresji. To prawda. To nie była depresja, tylko nie wiem. Gorszy dzień. Gorszy dzień. No. I pytanie, czy znaczy pewnie były takie stany, tylko o tym się właśnie nie mówiło i to się tylko nawarstwiało. A teraz może dzięki temu, że takie. Ikony, jak Ma Michael Phelps, y mówią o tym, ludziom jest po prostu troszkę raźniej. Tak, raźniej i, i jesteśmy w stanie teraz. Y myślę, że właśnie jak oni zaczęli mówić o tym, że mieli problem taki, taki, że y y y bali się mówić o tych swoich, y nie wiem, słabościach, to y teraz dzieci będą może. Patrzeć na to z perspektywy, no rzeczywiście, może jak będę miał trudny dzień, czy miał trudny dzień, opowiem to, nie wiem, przyjaciółce, przyjacielowi, tacie, mamie, nie I wiem, że to dziadkowi, okay, babci. No. no, to i teraz chciałabym, żeby trochę na koniec już <laughs> jakiejś <laughs> rozmowy coś było, <laughs> tak, było coś yy, pozytywniejszego, yy, tak więc... Yy, które igrzyska to naj, takie, najbardziej ciepłe wspomnienie na sercu? Tak ogólnie, biorąc sportowy aspekt, ten społeczny, jako wydarzenie, nie wiem, jako kar kartonowe łóżka w Tokio, w Rio, nieprzygotowana wioska. Nie wiem, co było w Londynie, bo mnie tam nie było. Jak A byś... w Londynie nie pamiętam zbytnio. No bo bo ty... byłem takim właśnie małym i chyba wszystko mi się podobało. I wow. Ale naprawdę, w Rio to było brudno. Niestety, sama wiesz o tym. W tych pokojach Przecież Tak, to prawda. Ja się oparłem, na balkonie mieliśmy Były nówki, ja tam syf. Tak. Mieliśmy zlew na balkonie i, i deskę. Znaczy deskę, no to była, nie wiem, taki stół bardziej. Mhm. Ja się oparłem i spadło całe. Okej, okay. czyli prowizorka wszystko. Tak, tak. Jakby ja się śmiałem, że to na, na Superglue przykleili, bo naprawdę była tragedia. Gdybym się nie odskoczył, to bym sobie no, nogę rozwalił. Ale Tokio chyba było to spowodowane, żeby najbardziej mi się podobało, bo miałem bardzo dużo znajomych. Okej. Okay. I ze wszystkimi można było porozmawiać, pospędzać czas, powygłupiać się. No to było chyba bardziej... Czyli już ta sportowa droga była na tyle długa, nie wypominając wieku, że już tam te znajomości były dosyć spore no, i czy nie, nie to czułeś Polsce... się jako najmłodszy tak dziwnie w tej wiosce olimpijskiej, tylko raczej sami swoi, tak, rodzina. Tak, taka rodzina sportowa, więc myślę, mm -hmm. że to chyba było najlepsze. A zbierałeś, nie wiem, maskotki czy znaczki z igrzysk? Jesteś jakimś takim kolekcjonerem czy nie, nie do końca? Nie, 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 nie. ale ko lubię chodzić w tych rzeczach. Kołdry nie zabierałeś? A, kołdry to ma wszystkie. No właśnie, trzeba trzy. Słuchacie? zaczął wytłumaczyć, że to jest najbardziej pożądany yy, obiekt, yy, produkt w wioski olimpijskiej. To jest kołdra. Sportowcy zabierają kołdrę. Tak, ja też mam z Rio i z i, I nawet jak mi powiedzieli, że z Tokio nie można wziąć, to ja wzięłam to Ja po też prostu. wziąłem oczywiście. A czemu mam? Kto, ktoś ma spać... Yy, ja nie spałem w poszewce. Ja spałem pod tą kołdrą bez poszewki, więc czemu ktoś ma spać pod moim potem, nie wiem, pod moim... To prawda. A z, nie, nie, nie. Która najładniejsza? Londyn, Rio czy Tokio? Ja z Londynu nie mam. Londyn miało wszystkie dyscypliny narysowane. O, to fajne, bardzo ładna. Tokio miało tylko napis. I Rio też miało napis. No, czyli Londyn. Ale Londyn jest mniejsza, a Tokio jest większa. <grym> Okej, okay, czyli możesz swoich, swoje dzieciaki zgarnąć pod tą kołdrę z i Londynu... udać się na drzemkę. <grym> to, ten kołdra z Londynu jest u mojej mamy. A. Z Rio chyba też, ale z Tokio jest u, u mnie w domu, więc. Często jak wyjeżdżamy właśnie jak wyjeżdżaliśmy do Juraty na kemping, to braliśmy tą kołdrę. Jest wspaniała. Radek, masz multum złotych medali byłeś dwa razy wicemistrzem świata Trzy, trzykrotnym Olimpijczykiem, miejmy nadzieję, że czwar, czterokrotnym, przepraszam. Plus wiele nauk z tego, z tego pływania wyciągnąłeś, tak jak mówisz. Które osiągnięcie jest dla ciebie takie najbardziej istotne? Które jakby ktoś cię zapytał co jest które osiągnięcie było dla ciebie najważniejsze, co ci przychodzi na myśl? Dobre pytanie, bo bardzo dużo osób się mnie pyta takie rzeczy, ale nie umiem opowiedzieć, bo każde, każdy, każdy medal dla mnie coś znaczy, więc mhm. myślę, że po tym, co przeżyłem w swoim życiu, każdy medal dla mnie jest najważniejszy. Kiedy, kiedy zakochałeś się w pływaniu? I ja czy zakochałeś się? No ja chyba ja zakochałeś się, ja... na jak tyle lat pływasz, no mówmy się. Kocham ten sport, kocham ten smród chloru. <głos> <głos> Myślę, że już od na początku, jak miałem te 13-14 okay. lat. No. Mm -hmm. Bo chyba trzeba pokochać basen, żeby trenować tyle. I żeby wstawać tak z rana. O 5 rano. Pokochać. I tak zimno jest, później wychodzisz z tej wody. No podziwiam Was. Mhm. Y czy chciałbyś, żeby twoje, Twoi synowie. Bo jest trzech synów, tak? Tak. Trzech muszkieterów. Y poszli w sportowe ślady. Y Tadek już mi powiedział, że już chce trenować pływanie jak tata. O, to miło. Nie. A dlaczego? A ja mam wstawać o piątej rano, jak będę na emeryturze już. W sumie dobrze, bardzo. Nie, żartuję sobie, bo i tak wstaję. No. Kasia się ze mnie śmieje, że jak skończysz pływać, co, co ty będziesz robił od piątej do ósmej? No jak to, co? Rytuał wdzięczności? Się... Robić śniadanie dla dzieci. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy chce. Na pewno chce, żeby oni się nauczyli pływać, żeby ale on nie mieli już chce. lęku. Tak, On, on już, już chce, podjął decyzję. Ale tu wiesz, zawsze może się wszystko zmienić. To nie? prawda, ale. No on ma super, 7 że lat ma w, w tym roku idzie do szkoły. Więc zobaczymy, czy będzie chciał. Na razie tak mówi, ale na pewno muszą się nauczyć pływać, no, mhm. żeby nie mieli lęku, żeby się nie bali tej wody, żeby wiedzieli, co to jest ta woda i jakie są konsekwencje. Jak Popełnisz błąd jakiś czy to na, na jeziorze w morzu, czy w oceanie. Więc myślę, że tylko Czyli są to... skazani na pływanie. Są są, są, są skazani. No na jakim na moja mama tutaj... ma te swoje lata doświadczenia i nie umie pływać. No. Stoi w miejscu, no, a ja nie jestem w stanie ją nauczyć i nie mam czasu nawet. Później jest chyba trudniej. Czynienia. Tak, jest trudniej, jest trudniej, mm, ale wszystko da się zrobić. Da się, tylko żeby ona ale... chciała. A, no to I ja załatwię jej trenera, tylko żeby ona chciała, no ale. Miejmy nadzieję, że mama słucha i będzie niedługo chcieć. <laughs> yy, niestety musimy kończyć yy, naszą rozmowę, która mam wrażenie, a w sumie jestem przekonana, że będzie inspiracją dla wielu. Yy, trzy szybkie pytania. Gdybym nie był sportowcem, byłbym. Górnikiem, jak rodzina, połowa mojej rodziny. Ale ci moi goście mnie zaskakują. E, najlepsze sportowe wspomnienie. Hymn, Hymn narodowy na tak. podium. Tak. E, czyli tam sobie wrzuciłeś wiele wspomnień. Umówmy się, tak, bo tak. wiele, wiele, Bardzo wiele dużo było takich okazji. Co za oszust. E, moje motto. E, to jest dobre pytanie. Moje motto. No. Żeby rodzina była zdrowa dla mnie, a to, 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 co tam się dzieje dookoła, ja robię wszystko teraz dla rodziny. Piękne to motto, mam wrażenie, że to też jest moje motto, biorę to motto i życzę wszystkim słuchaczom, żeby też było to ich motto, bo to jest niezwykle istotne. Dziękuję Ci, Radek, za Dziękuję rozmowę również. i przede wszystkim życzę ci tych czwartych igrzysk. Dobrze, że nie do czwartego miejsca. Ale czwarte miejsce też by było satysfakcją. Na igrzyskach oczywiście, że tak. Co by nie mówił. Oczywiście. Chyba, żebyś przegrał o jedną y, tysięczną. Jed o jedną setną, bo u nas nie ma tysięcznej. Okay. O jedną setną. No, no to, to już by to... było taka trochę... Trochę bym się zdenerwował. Ale tylko trochę. Y, dziękuję bardzo. Dziękuję również.